Kilkadziesiąt osób pikietowało przed sądem apelacyjnym w Katowicach, wspierając sędziego Waldemara Żurka. W sierpniu ubiegłego roku sędzia z Krakowa został przeniesiony do innego wydziału, odmówił jednak rozpoznawania w nim spraw. Sędzia udzielał się także wielokrotnie w mediach społecznościowych i krytykował głównie Zbigniewa Ziobrę. Dzisiaj sędzia stanął przed sądem dyscyplinarnym. Sądy bez polityki, bez nacisków politycznych. I tylko takie sądy są gwarancją wolności i praw obywatelskich, która każdy obywatel, który ma w Konstytucji. Więc my sędziowie mamy przysięgę stać na straży prawa i tej przysięgi dochowamy. Nawet za cenę taką, jaką musimy ponosić. Uczestnicy pikiety uważają, że sprawa zatacza coraz szersze koło. Zbigniew Ziobro poobsadzał w różnych instytucjach swoich ludzi, którzy mają pilnować politycznego porządku i represjonować tych ludzi, którzy działają, jakby kwestionują działania władzy związane z łamaniem zasad demokratycznego państwa prawa czy też praworządności. My uważamy, że jest to działanie przeciwko sędziom. Zorganizowane już w tej chwili nie tylko przeciwko sędziemu Żurkowi, ale jeszcze wielu innym, którzy zachowują twarz, którzy stoją na straży prawa, konstytucji i za to są prześladowani. Dzisiejsza rozprawa została odroczona do 25 października, ponieważ obrońca sędziego Żurka zakwestionował prawidłowość losowania sędziów do tej sprawy. Kryminalni z katowickiej komendy wojewódzkiej we współpracy z policjantami z Podlasia zatrzymali w Białymstoku 31-letniego pedofila. Śledczy wpadli na trop mężczyzny już 2 lata temu podczas realizacji wielowątkowej sprawy pedofilii w internecie, w której zatrzymano już kilka osób i od tego czasu przyglądano się jego działalności w sieci. Policjanci zabezpieczyli w jego mieszkaniu kilkanaście twardych dysków, płyty i inny sprzęt komputerowy, a także telefony. Policjanci zgromadzili materiał dowodowy, który pozwolił na przedstawienie mu zarzutu przede wszystkim sprowadzania, przechowywania, rozpowszechniania treści z pornografią dziecięcą, a także namawiania osoby małoletnie poniżej 15 roku życia do obcowania płciowego oraz do wykonywania innych czynności seksualnych, również z udziałem zwierząt. Zatrzymany sam działał jako tak zwany łowca pedofilów właśnie w województwie podlaskim. Najprawdopodobniej w ten sposób chciał odwrócić uwagę od swojej przestępczej działalności. Na razie w stosunku do zatrzymanego zastosowano 3-miesięczny areszt. Niewykluczone, że sprawca usłyszy kolejne zarzuty po analizie materiału przez biegłego. Sprawa jest rozwojowa. Zatrzymanemu grozi kara 15 lat więzienia. Jutro o godzinie 14 z placu Sejmu Śląskiego w Katowicach wyruszy Marsz Równości, który organizują m.in. stowarzyszenia działające na rzecz środowiska lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych. Organizatorzy szacują, że w tym roku w marszu może wziąć udział od 3 do 6 tysięcy osób. Wyruszymy pod hasłem mniej złości, więcej miłości, dlatego że uważamy, że ta miłość i wspólnota jest zdecydowanie ważniejszą siłą i nie chcemy promować niczego złego, tylko dobre, dlatego chcemy pokazać, czym ta miłość jest. Trasa marszu będzie przebiegała m.in. ulicą Jagiellońską, Mikołowską, Placem Wolności, ulicą Sokolską, Mickiewicza i Korfantego. Zakończy się przed pomnikiem Powstańców Śląskich. Przemarsz uczestników ma zabezpieczać policja, bo jest duże prawdopodobieństwo, że na trasie pojawią się kontrmanifestacje organizowane przez środowiska narodowców. Zajęcia do godziny 20 to nie żart. Do tej godziny w szkole czas spędzają m.in. uczniowie Zespołu Szkół Technicznych nr 1 w Rybniku. Powód: brak kadry. Brakuje nauczycieli przedmiotów zawodowych, informatyków, elektryków, mechatroników. Tu mieliśmy największy problem, ale wyszliśmy z opresji i mamy wszystkich zatrudnionych. Wszystkie zajęcia odbywają się w klasach. Odbywają się, ale do późnych godzin wieczornych. Grafik uczniów trzeba było ułożyć tak, żeby wszyscy nauczyciele mogli dotrzeć na zajęcia, bo uczą również w innych szkołach. Sygnalizowaliśmy już wcześniej, że będzie kłopot ze znalezieniem, dostępnością nauczycieli związanych właśnie z taką nauką zawodu. I tak mamy w Zespole Szkół Technicznych, w Liceum Ekonomicznym, w Szkole Budowlanej. Rzeczywiście lekcje trwają bardzo długo. Dyrektor szkoły przewiduje, że to początek problemów. W przyszłym roku ma być jeszcze gorzej. Podwójny rocznik, który teraz rozpoczął naukę, za rok w drugiej klasie będzie miał jeszcze więcej godzin zawodowych, a nauczycieli nie przybywa. Rajd Śląska, czas start. Początek w Mysłowicach, bo impreza jest też elementem szeroko zakrojonych obchodów stulecia powstań śląskich, a właśnie w tym mieście powstanie się zaczęło.
Startują najlepsi kierowcy z Polski w trzech cyklach. Mamy łącznie 115 załóg zgłoszonych, czyli 115 duetów kierowca-pilot, z czego niecałe 60 to są zawodnicy startujący w Mistrzostwach Polski, czyli te nowoczesne, najmocniejsze samochody. Mamy 22 załogi w Mistrzostwach Historycznych i pozostała grupa to są zawodnicy, którzy się ścigają w ramach Mistrzostw Śląska, takich regionalnych mistrzostw. Oni przejeżdżają trochę krótszą trasę, ale to nie ma wpływu na poziom rywalizacji, na zaciętość, bo tam też jakby tną się na sekundy. W sobotę rajd przejedzie ulicami Jastrzębia-Zdroju, Kiczyc, Warszowic i Suszca. To oznacza również utrudnienia dla mieszkańców i przejeżdżających tamtędy kierowców. Warto zapoznać się z mapkami trasy przejazdu rajdu Śląska. Pamiętajmy o tym, że to w tym roku więcej miast, które włączone właśnie zostały w trasę. Dlatego tych utrudnień będzie więcej. To będą chwilowe utrudnienia. Możemy się spodziewać tak naprawdę kilkunastominutowych wstrzymań ruchu. Oczywiście tam, gdzie będzie główna trasa, zapewne te utrudnienia będą trwały dłużej. Rajd zakończy się w Żorach. Od dzisiaj w Katowicach przy ulicy Młyńskiej 2 można oglądać wystawę Przytul Polskę. Wystawa pokazuje, co Polaków łączy. Chodzi o język, symbole, krajobrazy, historię, a nawet kuchnię. Do tematu jej autorki podchodzą z humorem i dystansem. Zastanawiamy się nad tym, czy lubimy po prostu ten kraj. Za co lubimy ten kraj? Mamy takie miękkie, przyjazne poduchy z różnymi twarzami i możemy po prostu się zastanowić, czy chcemy się przytulić do tej Polski. Chodzenie na wystawy to dla dziecka oznacza potrzebę interakcji. Więc każda z instalacji, którą tutaj zobaczycie, każdy element tej wystawy jest otwarty na waszą aktywność, na to, żebyście tutaj coś robili, takie call to action. Można tutaj rysować, można tutaj czytać, można tutaj biegać, można się przebierać, można się fotografować, można też wąchać, można oglądać i słuchać, więc różne zmysły aktywować w zależności od waszych właściwie chęci i spędzić też dowolną ilość czasu. Wystawa jest bezpłatna, otwarta codziennie oprócz poniedziałków. Pokazywana była już w Gdańsku, w Katowicach będzie można ją oglądać do 6 października. Ten człowiek walczy o życie. Przemysław Suszek od 8 lat zmaga się z nowotworem przestrzeni zaotrzewnej. Guz rośnie w szybkim tempie. Jestem człowiekiem, który, że tak powiem, się nie poddaje, tak? Nie jest mi łatwo złamać, ale nie ukrywam, że jest czasami ciężko, no bo guz już jest dosyć duży, doskwiera. W codziennych czynnościach jest problem w ogóle z chodzeniem. Do tego dochodzi ból pleców, ból nóg, strasznie mi puchną nogi. No bo siłą rzeczy gdzieś tam to wszystko w środku naciska na poszczególne narządy, a to na pewno jest też powodem tego, że to oddziałuje i na nogi, i na plecy. Nowotwór jest ogromny, nie mieści się już pod ubraniem, obecnie waży 25 kg. O jego istnieniu pan Przemek dowiedział się, kiedy na świat miała przyjść jego córka Paulinka. Wydawało mi się, że te bóle, jakieś takie brzucha czy tam głowy są związane po prostu ze zmianą trybu życia i to gdzieś tam przejdzie, ale mijały kolejne, ja wiem, ze 3-4 miesiące i to się wszystko nasilało, tak? Wtedy żona stwierdziła, że idziemy już do lekarza. Diagnoza zwaliła pana Przemka z nóg. Nie pomogły operacje w Polsce i chemioterapia, ale może pomóc operacja w Stanach Zjednoczonych, która kosztuje 500 000 zł. Ponad 300 tysięcy udało się już zebrać w przeciągu 3 tygodni. Brakuje jeszcze 200. Zostało niewiele czasu. Do 15 września pan Przemek musi uzbierać całość.